będziesz więcej widział, bo tam w sumie się widzisz. Właśnie wyrzucę. Widzę. Co to za diabła pańskie? A mi już cholera cała. Halo, jakie mamy tam ochotnicze przychodzą? Malutkie bawolątka, ale ładne. Potężne rogi mają te zwierzaki. Fantastycznie. Zwierzęta, no piją z kałuszki wodę. Ale rogi. Niesamowicie. Nie, on się tak prezentuje. No i sezam nam się otwiera. Fajne ujęcie. Ale ciekawskie są, co to się dzieje, myślą. O, patrzcie, tam wyszła i na ulicę. To my jesteśmy, że tak, jeszcze jemu jest bardzo gorąco. Tak, fajnie. Karek, dobrze. Zatrzymaj się, fajnie, mami. Ale to poza nim. Dzień dziobnie do środka, zamykaj mi to. Nagrywane jest, wszystko jest nagrywane. Zacznij się zebrać do nogi. Super. Pan jest tam. Nie wyciągają nic. Potężne są te hieny, duże. Nawet w boku są, dobra. Ale to są ciekawe stworzenia. Tak. Zajeżdżamy tutaj do miejsca, gdzie są lwy. Podjechać czy co? Tak, idziemy ostro.
tutaj, tu sobie leżą lwy pod drzewami. No świetna sprawa, bo po prostu te zwierzęta tutaj są prawie na wolności. Piękny park, piękne zoo. Gorąc to sobie odpoczywają. Przyjechali naszym wsiądem. Fajnych spraw właśnie zwierzaków. Jak wrażenia? Bardzo fajnie. Bardzo silnie. Ja też tak mówię. Tak, siatka urodzeniowa to też jest taka masywna, nie? Tak, tak, na pewno. Przed nami Czech. No i co? Zjazd w dół. To było w końcu. Dwie bomby. No. I w dół. Nie, bo ojcze. Piękny. Po prostu szybę otworzyć. No i tutaj przed wyjazdem mamy dostojnego wielbłąda. Jednogarbnego. Jak się jednogarby nazywa? Baktrian? A dwugarbny chyba zapomniałem. To są surykatka, czy jak? Ale piękne, jakie chyba będzie się załatwiać. Tak. Oj, grzebie, grzebie. Uciekło. Ty pomyślałem, będą paszki jakieś tu załatwiać. No już na piechotkę rodzina wychodzi z auta. Idziemy zwiedzać nadal. Czarny hipopotam. O, drugi wyłazi. Świnie rzeczne. Zmordowane upały. Coś w stylu afrykańskiej wioski. Tak, i zbliżamy się do słoni. Jakie kity mają śmieszne, nie? Te ogony, tak, zakończenie takie owłosione, jak pędzle. Mm.
rzeźnych, wielkie rogi ma. To są gazele, tak jest. Chłopisko zamyślał, oj, oj, oj. Może mu karę wystawiły. Pewnie tak. A tam to znaczy było fajnie dziób. Ale to no, żółty nie? Tak, tak. A jakie te szpyry mają cienkie, ten ostatni tam się stoi. No, patyczki jak, nogi jak zapałki. To jedzenie jeziora, jaki to leniwiec. Patrz, 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 tam jakieś czarne ptaszysko widzicie z wielkim dziobem, o skurczy byk, ale wielki. Się odwrócił. Potężne zwierzę. Piękna rodzina małpek. Tam takie puchy mają. Jak to piszły? Paweł, widziałeś? Ona tu łazi, nie? Tak, niedawno się urodziła. O, jaką mała tuli, popatrzcie, jaką. Jaka matczyna, opieka, czułość. I dołączył chyba tato. Fantastycznie. Ale się wszystkie jedne. Piękne, ale gorąc. I takie ogrodzenie. Takie naturalne. Takie jak w Afryce. Mingów. Super ujęcie będzie. Piękne statko. Taki gęsi głos wydają. Podobnie do gęsi. O, 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 o. Jakaś walka. Krótka. Co za
to, bo on tam tamten jaki głos ma. A tutaj co? Co się tu dzieje? Idą do dzieci. Kończymy wycieczkę. Zbliżamy się do wyjścia. Było pięknie. Jest co zwiedzać. Przepiękny ogród zoologiczny. Safari w Czechach. Jak się nazywa ta miejscowość? Tam jest miejscowość. Zapomniałem. Proszę? Dobra, przypomniemy sobie to, napiszemy jak się nazywa tam. Miejscowość jesteśmy my tu po raz pierwszy, to chyba wybaczalne jest, nie? O właśnie. Mamy na bilecie. Dwór Kralowy. Piękne miejsce, polecamy wszystkim. Dobra, gdzie jest to? Koniec zwiedzania, koniec pobytu na safari. Dobra, jesteś, że... Mogą przelać.